Dzień dobry Państwu. No, dzisiaj to może tak trochę krócej, bo tylko chciałem zwrócić uwagę na pewne jakby uzupełnienia do pewnych moich poglądów, proszę Państwa. No bo różni ludzie zapytują mnie w różnych sytuacjach, czy przypadkowi rozmówcy, czy nawet znajomi, czemu ja tak ostro na ten Kościół idę? Przecież on tylko dobro głosi, a że tam takie czy owakie tam świństwa są, no to jest instytucja, która jest nie do obalenia, bo ponad 2000 lat ma. No i to jest właśnie, proszę Państwa, cały zasadza się brak uświadomienia sobie grozy tej instytucji i grozy szkodliwości, co oni nam zrobili przez ten 1000 lat, jak tutaj weszli do nas z tą Biblią. No proszę sobie to tak uzmysłowić. Bóg strach, bo to jest, który jest taką grozą, którego się trzeba bać. Jest niby miłością, jest niby czymś, ale trzeba być przed nim na kolanach. On nas obserwuje. My musimy stosować pewne bardzo ostre kryteria, upokorzenie, spowiedź, a jeszcze wcześniej wampiry, jakieś tam, że kołkiem trzeba było ciosać, że tam właśnie jakiś krzyżyk trzeba było gdzieś wieszać, jakąś cebulę, coś, czy czosnek. Proszę Państwa, cały czas to jest system grozy. A tam była symonia, sprzedaż tam różnych, kupowanie życia wiecznego, prawda? Czyli to przepisywanie majątków i są jeszcze głupcy, którzy płacą na tę instytucję pieniądze, ale i nienawiść do drugiego człowieka. Zakłamywanie nauki, że Indianie nie mają duszy, się mówiło nam, jeszcze i Murzyni, i takie inne historie. No i ten podział sławi w roku 1000, proszę sobie to wyobrazić. Czyli oni uderzyli w nas perfidnie, łamiąc nasze wartości, zawsze. Bo czym są sakramenty, proszę Państwa? No chociażby taki chrzest. Co to jest? Dziecko zrodzone ze szczerej miłości i ona ma jakiegoś diabła w sobie, z którego trzeba go, grzech i trzeba go z tego wyprowadzić. Zobacz od razu, jakiego śmiecia z siebie te kurwy robią. Zobacz! Od razu ciebie upadlają i twojego rodzica. I ty czekasz tam w tym kościele, od razu nie protestujesz, nie strzelasz w ryj, kiedy oni ci mówią, że tam jest jakiś diabeł wychodzi. I w swoim dziecku masz widzieć coś wrogiego. Od razu jest oddzielenie. Od razu właśnie na niewolnika jest skazany, bo później pędzi do tej spowiedzi i ty go sam wysyłasz, żeby tajemnicę zdradzał. Matce nie powie, a tam pójdzie. A ty właśnie przez ten sakrament wchodzisz w królestwo diabła. To jest cały czas, bo to jest, proszę Państwa, ten podobnie pogrzeb. Z prochu powstałeś, w proch się obrócisz. To jest takie z Talmudu przekształcenie, że człowiek powstał ze śmierdzącej kropli pożądliwości i ma być zmieszany z tym największym brudem. Bo tym jest goj. On właśnie wejdzie i nie ma żadnego królestwa, żadna dusza nigdzie nie pójdzie. Koniec, jest związany z tą ziemią, tymi zaklęciami ich żydowskimi. I ty to przyjmujesz. Zastanów się, jaką grozą jest Kościół dla ciebie. Nie widzisz tego zła? Bo co ja proponuję? Ja proponuję najprostsze rzeczy i najprostsze prawdy, no. Człowiek jest istotą najwyżej stojącą w przyrodzie. Jeszcze nie jest duchem, ale już nie jest zwierzęciem. Dlatego jego pozycja jest krucha i musi balansować, musi ekwilibrystykę stosować cały czas, czyli cały czas musi się kształcić. Gdzie? Aby tę równowagę złapać, on musi mieć wiedzę i siłę. Tylko we wspólnocie właśnie ludzkiej, takich jak ja, wartości i wszędzie tej wartości szukać. Czyli ciało mnie nie kiełzna tylko. Bo ciało może być zniekształcone w ten czy w inny sposób. Więc nie ciałem się kierujmy oceną pod względem człowieka, pięknem tym zewnętrznym. Bo to jest oszustwo i w ogóle materia jest oszustwem. Bo człowiek jest do rzeczy wyższych. I przez to w sposób naturalnie należy się, bo inaczej się nie wykształcisz. Człowiek żyjąc nie w środowisku ludzkim, nawet się nie nauczy mówić. Wśród zwierząt były takie przypadki, że kilkuletnie dzieci odnajdywano. Już było za późno. Nie rozwinięte są pewne tam zwoje mózgowe i koniec. Więc nie możesz występować przeciwko temu
co ci proponuję. Przepraszam, taki kapelan tu modli się z żołnierzami, żeby zabijać niewinnych ludzi gdzieś. To jest miłość bliźniego. Natychmiast powinien być tam dekapitacja takiego człowieka. Dlatego wszystko, co z kolei proponuje żydowszczyzna, musi być zlikwidowane. Bo ona jest tak naprawdę, to ona jest śmieszna, proszę Państwa, bo to jest banda niedojdów, ta cała żydowszczyzna, ta żydomasoneria, te tajne układy, to wszystko to jest banda niepociumaków. Doszła do tego tylko za pomocą tych tajnych, za pomocą terroru, wymuszania i kłamstwa i nic więcej tam nie ma, żadnych wartości intelektualnych również, żadnej nauki, to wszystko jest skradzone, przeinaczane dla spętania i niszczenia i dzielenia poszczególnych grup społecznych. Czyli ona jest antyludzka sama z siebie, bo nawet ten król się oddziela od poddanych i już on jest, zdradza swój gatunek i już powinien być wyniszczony, czy jakiś tam Soros, czy jakiś tam inny, który tam coś niby wie. Jakiś Weiss, Szawasz, Weiss, jakieś tam inne. Przecież to są no, kretyni, to za dużo powiedziane, proszę Państwa. W sensie intelektualnym. To jest wywyższenie za duże jego. I te i potworzyli te takie antyludzkie systemy, prawda, administracyjne, polityczne, ekonomiczne i my to mamy zwalczać. No bo nawet jakbyśmy wzięli taki przykład, proszę Państwa, no chociażby, no jest taki Zuber, no przecież na niego każdy przechodzi na ulicy powinien napluć, no to jest ekonomista. No. I to bezczelnie występuje dalej w telewizji. Tak, proszę Państwa. Niektórzy się już wstydzą, tam nawet widzę w telewizji, nie bardzo chcą występować. No, ale on jeszcze lubi. Bo co oni nam, proszę zobaczyć, co oni nam przywieźli. Teraz Wielka Brytania, Cameron, to tamto niby są rozbieżności, proszę Państwa, nie, to jest jedna wielka sitwa. Dobrze wiecie, że najpierw banki brytyjskie na początku lat 80. zniszczyły nam spekulacyjnie cały przemysł, prawda, bo wsadzili na giełdy tam niektóre rzeczy i nasz majątek, a później oni tam byli, prawda, w tym siedlisku tej wstrętnej żydomasonerii przeszkoleni, tam ta Hanna Gronkiewicz-Waltz, Bielecki, Marcinkiewicz i szereg innych ludzi, największe łajdactwo, Vincent, to łajdactwo, to właśnie to centrum jest w Londynie i niego piekło pochłonie, ten cały Londyn. Oni nic nie są dla mnie żadną wartością. Tak, proszę Państwa, to należy rozumieć. A drudzy tutaj właśnie z tym Berlinem, jak ten Tusk, agent BND, no. No i taki, w takiej sferze, czy Putin, też agent wielu wywiadów, no. Więc w takiej sferze żyjemy, ale niewolnik ma no, godności, ma prawo mieć godność, bo jak on jest zniewolony. Czy jak mnie zadają pytanie, no, a czy pan chrzcił swoje dzieci? No jeszcze byłem tak otumaniony w żydowszczyźnie. No dlaczego? No a teraz pan to krytykuje? No jak z gówna wyszedłem, się umyłem, no to co? To dalej mi będziesz przypominał, że kiedyś śmierdziałem. Albo jestem zobowiązany. Nie no, ja jestem w gównie urodzony, to mam do gówna wrócić, tak? No bo już taki jest los gówna, no. No to sam siebie skazujesz właśnie. Przecież ja kiedyś, ja to mam na to świadków. Poważnie zamierzałem spalić się z Biblią na krakowskim, przepraszam, na katowickim rynku, przedstawiając ją jako księgę wszeteczeństwa i w dniu 1 maja w mojej urodziny właśnie, tam kiedy takie manifestacje jeszcze drobne by się odbywały, żeby właśnie zaprotestować, no oni dzisiaj by wytłumili, bo się nawet zastanawiałem, czy ja to dobrze zrobiłem, że ja tego nie zrobiłem, czy oddźwięk jaki byłby, no nie, no mnie się wydaje, że jednak to, że teraz w ten sposób jakby głoszę tę swoją prawdę, no to chyba jest efekt większy, tam to by wytłumili, nic by nie dało. I moja walka z Biblią i z Kościołem chyba tutaj jest jakby wyraźniejsza i ma lepsze efekty. Tak, kolego, musisz być zdeterminowany i musisz wiedzieć naprawdę, czego chcesz. Jak to cię kiełzna. To jest warunek sine qua non naszej racji stanu. Przede wszystkim zniszczenie Kościoła, odrzucenie Biblii i dopiero może jakiś pierwszy krok świadomościowy, gdzie się udać. No oczywiście, ja już mówię, mamy wszystko, odpocząwszy od świąt, od kalendarza, od administracji, tylko oczywiście nikt mnie nie chce poprzeć i uciekają ci niby patrioci na jakieś marsze niepodległości. Przecież to jest zabieranie energii takie samo jak Kościół, nie rozumiesz? Jak można czcić takie święto, kiedy agenta ci posadzili na tronie w Warszawie, no? I to rada regencyjna, niby Polska, no. Później ten Morski niby trochę tam walczą tą Polskę w tym
Lidze Narodów i tak dalej. No ale tak to powiedzmy sobie, zhańbili się cała Rada Rewencyjna i Dmowski to nie jest wielki as polskości. No trzeba go uznać. No. Ale już bez przesady. Dlaczego wy w ogóle, jak nie macie żadnych wątpliwości do tej ciemnoty i kołtunerii, co wam żydowszczyzna głosi? On niby wielki patriota, idzie na Marsz Niepodległości, tam trochę postrzeka, trochę tam niby wie, no ale są pewne rzeczy, że powinny ci zwrócić uwagę. Nie no, ja to jeszcze pośledzę się tutaj, pójść po korze, nawet jak prowadzisz taki pomnik. I, proszę Państwa, ja was prowadzę błędnie. Dlatego, że jest wiele rzeczy, które wymagają wyjaśnienia. Nie czcimy tego święta, poczekajmy, zobaczymy, może się ukształtuje jakieś inne. Tak po prostu po ludzku, normalnie. Możesz nie przyjąć to, co ja proponuję, chociaż ja już wyraźnie to określiłem, bo ja już to w pewnym sensie no, przebadałem, no trudno powiedzieć przebadałem, no przeanalizowałem, proszę Państwa. No a co do na przykład Strefy Gazy, to co się tam w tej chwili dzieje, no to właśnie taka jest żydowszczyzna, no nie pociuciuć moki takie, no. Przecież tu diagnoza może być tylko taka, prosta. Każdy zdroworozsądkowy to by się nawet z tego śmiał, proszę Państwa. Gdyby nie tragedia Palestyńczyków, ale jak karzeł tam wymachuje i że mrówkę maczugą zabije, no to jest coś takiego. No. Napad oddziału komandosów na staruszkę, no to jest takie, daje poniżenia. No czym to może być? No jak to można oceniać? No. A wszyscy nie wiedzą, jak się zachować. No, jakiś tam są mężczyźni. Gdzież ty masz jakiegoś dorosłego polityka w świecie? No to jest oczywiście, że to jest spowodowane tym, że Żydki wiedzą, że to już jest ich koniec i tego ich całego systemu, ale chcą głupcom, nie tylko głupcom pokazać takim, prawda, niezorientowanym narodom, że cała władza ich, jest ich w świecie, ale tak samo odwrócenie uwagi od tego ich upadku, ale jeszcze co, że zwierają własne szyki, że właśnie wszyscy ich muszą poprzeć. No na przykład prezydent Indii, no tak powiem, no, czy Australii. Musi, czy nikogo na przykład to nie dziwi, w Ameryce jest 400 milionów ludzi, w USA, i żaden Amerykanin nie zada takiego pytania, no jak to jest, że mój prezydent, głównym celem jego polityki jest obrona innego państwa, czyli Izraela. On reprezentuje interesy Izraela. Jak mój prezydent, no ten amerykański, może interesować, może ten, przecież to jest jawna zdrada, no zamach ściąć, wypierdolić cały ten kongres. No tacy są Amerykanie, debile i koniec. I tutaj mi ktoś z Ameryki pisze i on mnie naprawia tu. Jakiś niby patriota czy coś. Gówniarzu, ty jeden, ty z drugim. Czego ty tu chcesz? Spierdalać mi stąd, no. No i to, prawda, i kogo to pasi, ja mówię, ta Strefa Gazy i kogo to przeraża. To jest żałosna buta ciućmoka, tak powiem, no. Co nie wie, że to jest jego koniec. No. Obrona kurnika i nic więcej. Nawet nie bym się nie wypowiadał, żal mi naprawdę tych Palestyńczyków, bo przecież, proszę Państwa, no sami wiecie, że gdyby to analizować, no to tymi prawdziwymi niby, no nazwijmy to Żydami, no to są ci Palestyńczycy, a ci tamta to jest ta zaraza zmieszana taka, no tych złodziei, co poszli gdzieś niby do Egiptu, coś tam kradną, kłamią ciągle wciąż, no. I to jest, ale generalnie cała ta żydowszczyzna ze względu na swoją ideologię, to jest skaza na bezwzględną porażkę. Jeżeli tylko staniesz na wysokości świadomości ludzkiej, czyli dorośniesz do roli człowieka godnego do analizy, to absolutnie Żyd ci nic nie jest w stanie zaproponować. Ani ci nie zaproponować Biblię, czy Kościół, czy całą tą cywilizację zachodnią, bo to jest jedno wielkie gówno. Ani ich system bankowy, ani ich system jakikolwiek, no nie wiem, no administracyjny, czy coś takiego. To wszystko jest przegrane. Ja proponuję rozwiązanie, które można bardzo szybko wprowadzić. I proszę bardzo, jak ja mam tłumy ekonomistów tu do mnie, czy historyków, garną się i jak mnie popierają. No weźmy się nad tym, zastanówmy, jakie debile na przykład siedzą w IPN-ie tam w Wydziale Historii czy gdzieś. I tylko kreują tam jakieś sztuczne zamachy a la Smoleńsk czy WTC, żeby tak pomieszać. No w końcu trzeba z tego wyjść, bo to już jest zbyt irytujące pod względem powtarzalności debilizmu. Tylko na zasadzie poszanowania gatunku ludzkiego może być oparty rozwój cywilizacji. A wyróżniania w typie tam żydowszczyzny, czyli arystokrację, wybraństwa, mesjaństwa, to są wyniszczenia i prowadzi do upadku. Ileż razy ja to przekazuję? Przecież to jest, ja nie wiem, no.
Przecież człowieku, no, jeżeli jesteś coś warto, tę wartość trzeba pokazać i przekazać innym i przenosić na drugim i tylko w ten sposób coś zbudować. Gdzie ty lecisz, co ty kombinujesz i o co ci chodzi, no? Nawet chociażby weźmy w tym trójpodziałem władzy, zaczęli tam kombinować później czworopodziałem, bo tam jeszcze niby prasa dochodzi, czyli media, a może nawet fikcja pięciu, sześciu, nie wiem. A zasada jest prosta, wyjść z gromadności, równoważność każdej formy własności, kontrola zespołowego kierowania, czyli państwa nad tym wszystkim i już ten egoista, który kogoś tak bardzo przyciśnie, to niech prowadzi tą swoją firmę, ale patrzeć na niego, bo on na pewno jakąś, na jakiejś fakturze oszuka i będzie tam chciał coś, a chce iść nago na biegun zdobywać, czy jakieś inne głupoty, no to proszę państwa. No ja na przykład, proszę mi wierzyć, że tego alpeństwa wysokogórskiego, czy jak to się tam nazywa, tego spinaczki, ja tego po prostu nie uznaję, chociaż ja szanuję tych ludzi, bo widziałem, w jakim trudzie i znoju oni potrafią zapierniczać przy minusowych stopniach, prawda, na tych rusztowaniach zasuwać, no. No więc, a ta własność prywatna, to ona cię zeżre do końca, no to... No to no i prowadzisz tą firmę, no i co? No i co ma powiedzieć ta sprzątaczka, która przyjdzie do ciebie, bo ty jesteś właścicielem, własność prywatna jest najważniejsza. No to dla niej chyba też, no to co? No to twoja własność jest obca, no i ona musi coś sobie z tego dla siebie wziąć, prawda? No nie sądzisz, tak? Nie rozumiesz? Ona też ma prawo do tej własności prywatnej i ona ma też pracować jakby na swoim. Jak pracuje, to na swoim zapiernicza i koniec. Dlatego niszcz kapitalistę i teraz... to pójdzie na masową skalę i nawet sobie nie trzeba tu nic dodawać, bo to jest naturalny sposób myślenia, nawet u najgłupszego, no. Przecież ja znam handlowców, znam rzemieślników, niektórzy faktycznie swój zawód cenią i tę swoją nawet niezależność czy odpowiedzialność, ale dobrze, żeby mieć takie warunki, tak samo jak szkolenie się na przykład na skrzypcach i tak dalej, żeby przez lata studiować, to ty musisz mieć spokój, to taki spokój ma mieć każdy mieszkaniec ziemi, nie tylko jakiegoś wybranego. Wtedy znaczy się, że jesteś człowiekiem. Nie to, że zapewnisz tylko jednemu to i ochraniasz to i stawiasz siatki i zamki czy coś takiego. Bo ty najpierw okradłeś tego z dołu, żeby ten zamek zbudować. Oddaj mu. I to tak będzie ciągle, jeżeli nie wyjdziesz z tego, że będzie kontrola od samego dołu do samej góry. Dlatego ja się nawet przecież z tymi komunistami czy socjalistami nie bardzo mogę dogadać, bo oni nawet nie rozumieją zasady socjalizmu. Bo zaraz trzeba stworzyć jakiegoś tam sekretarza, czy jakąś radę i ona wie lepiej. Tak, te rady też może są potrzebne, ale generalnie to musisz mieć ta komórka podstawowa, czyli ta gromadność, ta wspólnota, tu ona musi się wytworzyć, ta komuna musi się wytworzyć. Komuna, czyli najpiękniejsze słowo świata, bo oznacza wspólnotę ludzką i wspólność działań i rozwiązań. I ona deleguje przedstawicieli i tak dalej, i oni się wzajemnie kontrolują. I wtedy premier będzie musiał słuchać tych od dołu i to wtedy będzie grać. A jeżeli pójdzie za dużo i dasz im jakby grupę przywilejów, że niby tam jest selekcja tylko najlepsza, ale wytworzona przez górę, nie przez dół. Nie dół wybierze tych do góry, tylko góra już stworzy mechanizmy, które wciągają tam niby najlepszych przez swoje sito, to ona zawsze będzie skażona. Tak. I teraz mamy taki właśnie system. Dlatego nawet takie rewolucje pałacowe, jak są na przykład tam sprawa tego Piechocińskiego, to poczekajmy, że niby czysty. Ja nie mam nic przeciwko temu. Będzie dobrze pracował, niech mnie zaskoczy pozytywnymi posunięciami. Bo my nie wykorzystujemy żadnej sytuacji. Jesteśmy tak... To są takie pacynki. No proszę państwa, ja nawet jak wtedy, co wychodziłem z tych łazienek, ile miałem tego Komorowskiego? No 10 metrów, 15 od siebie. To przecież ja bym mógł zamachu dokonać. Jakież to jest analiza, że taki człowiek może sobie z boku wyjść i nawet być w odległości niesprawdzony prezydenta? Przecież ja mogłem mieć karabin i go zabić na przykład. Może o to chodzi, może właśnie oni są tak już nieważni dla międzynarodowego tego Sanhedrynu właśnie, te pacynki tutaj w Polsce, że czy zabiję tego, czy 10, to jest nieważne. Może mnie się wydaje, że faktycznie nikt ich nie ceni, bo następne szeregi z równą determinacją będą upadlać Polaków i oddawać ostatni tutaj majątek międzynarodowemu kapitałowi. Natomiast, proszę państwa, to, że to jest warunek taki, no
podstawowy upadek Kościoła. Dlatego, że on odbiera energię czynu i ludzie są uspokajani przez Kościół i dlatego nie zwalczają tego żydowskiego zniewolenia. I trzeba tą mentalność niewolnika odrzucić. No, ty nie możesz być niewolnikiem w swoim kraju. I te wszystkie marsze niepodległości. Ja to już mówiłem, proszę Państwa, to jest naprawdę nic więcej. Tkwienie w tej żydowszczyźnie, powoływanie się na nią. Nie odrzucanie tego całego kłamstwa. To jest takie pompowanie dziurawego materaca, na którym cię zawsze będzie żydowszczyzna uwierać. Także to jest naprawdę podstawowy warunek. Ja to powiadamiam już Państwa po raz któryś. Zwróćcie uwagę. Upadlacie własne dzieci tymi sakramentami, tą spowiedzią uszną, gdzie cały czas przez pryzmat Żyda patrzysz na świat. Nie możesz. Ty jesteś kimś innym. Kimś wartościowszym. Nie daj się na te zwodziarstwa nabrać, że wolność, no to jest taka wolność, wolność już tak jak maleming, no, że pogoni i skoczy z tej skały. No tyle, no. Pamiętać nasze zawołanie, jak i że to będzie największa dla nich kiedyś groza. Nowa Sławia.